Witamy Was w kolejnym odcinku Tajemniczej Kuchni. Dziś czujemy się trochę jak w piekarni. A to wszystko za sprawą kilku rodzajów pieczywa, które czeka, aż przyrządzimy z niego pyszne zwierzakowe śniadanie. Uwaga, uwaga! Nadlatują pierwsze kromki z ciemnego pieczywa gotowe do zjedzenia. W pierwszej kolejności smarujemy je warstwą masła. Następnie kładziemy wędlinę. My do przygotowania pierwszego śniadaniowego stworka wybraliśmy salami. Pycha! Na tak przygotowaną kanapkę kładziemy jeszcze pokrojone w plasterki pomidory oraz rzodkiewkę. Zobaczycie potem, co z nich powstało. Jeszcze tylko główka z bułki kajzerki, oczy i busia z czarnych oliwek, czułki ze szczypiorku i uwaga, uwaga! Mamy śniadaniową biedronkę! Zabieramy się teraz za przygotowanie kolejnego zwierzaka. Tym razem potrzebny nam ogórek. Wycinamy z niego kawałek, który będzie buzią krokodyla. Na wykałaczki nabijamy marchewki i oliwki. Zrobimy z nich oczy. Uwaga, ten krokodyl chyba chce nas pożreć! Teraz przyszedł czas na owocowy deser. Pachnący melon, soczyste i słodkie brzoskwinie. Pamiętajmy, żeby wydłubać z nich pestki. Z nektarynki robimy głowę i oczy z groszku. I tak powstał żółw morski. W tym czasie mama zrobiła niespodziewanie kolejnego zwierzaka. Tym razem to paprykowy tukan. A my mamy nadal głowę pełną pomysłów. Kolejną kromkę chleba smarujemy masłem, kładziemy wędlinę, a pomidora kroimy w plasterki. Keczupem i majonezem zaznaczamy kontury auta, jednocześnie nadając kanapce doskonały smak. Mama wymyśliła jeszcze, aby z kabanosa zrobić jezdnię i... jadowitego węża! Popatrzcie, jakie imponujące śniadaniowe zoo udało nam się przygotować. W czasie prezentacji chrupiemy bardzo zdrową zieleninkę i pełne witamin owoce. Koniec niespodzianka. Zobaczcie, czyżby do stacji Tajemnicza Kuchnia przyjechała znana już Wam ciufcia?